Dzień czwarty, ruszamy w drogę. Po awarii butów biegowych, rada jedna, buty biegowe, jak sama nazwa wskazuje, służą do biegania, a nie do chodzenia. Dokładnie się na samym przekonałam. Musiałem zainwestować w klapki. Klapki czarne, tworzywo poliester, cena 10 zł. W połączeniu ze skarpetkami, cena 2 zł. 2,50. 2,50 może, po rybach. Sprawiam się idealnie na trasie, idę już tak na nich trzeci dzień i nie narzekam. A wszystkie troski i twoje starania, chcę żyć, nie narzyć, też nią zaufania. No pokaż, jak machasz chorągiewkami. O, jedziesz, tak jest. Dobrze z przodu. Jesteś dobry gość. Każdy statek potrzebuje swojego kapitana, tak jak każda grupa ma swojego księdza przewodnika. Naszym przewodnikiem jest ksiądz Michał Glin, grupy czerwono-czarnej. Proszę księdza, jak liczna jest nasza grupa i z jaką intencją pielgrzymi najczęściej maszerują? No dzisiaj trudno to określić. Myślę, że około 160 osób, dlatego że od Kielc doszło do nas dość sporo nowych pątników, nowych pielgrzymów. A jeżeli chodzi o intencje, to no, każdy nosi w sercu swoją intencję. Nie zawsze to pielgrzymi wyrażają w jakiś sposób zewnętrznie. Bardzo często podają na przykład na różańcu czy w innych modlitwach. Ale zazwyczaj te pielgrzymi mają jakąś swoją intencję w sercu i z tą intencją idą do Częstochowy, do Matki Bożej, żeby tą intencję zostawić. Na pielgrzymce, co zauważyłem, oprócz modlitwy też bawimy się, tańczymy. Czy to tak zawsze wyglądają pielgrzymki? Zawsze. No, przede wszystkim dobry humor, uśmiech i radość, bo jesteśmy, tak jak mówił papież Franciszek, nie możemy być smutni, ponurzy, ale musimy zejść z kanapy i po prostu wyruszyć w drogę. Pielgrzymka to jest taką specyficzną drogą. No, w różnych warunkach. Czasem jest słońce, czasem deszcz, ale idziemy. I nie może nam zabraknąć tego ducha radości, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy wierzącymi, a przede wszystkim tego, że nie wstydzimy się Jezusa. I właśnie pielgrzymka jest takim wielkim świadectwem wiary młodych ludzi, starszych, że nie wstydzą się Jezusa i chcą iść pokazywać światu, że wierzą i chcą dzielić się tą miłością Pana Boga. Bardzo dziękuję za mądre słowa. Z księdzem przewodnikiem zawsze się idzie wesoło, więc polecam wszystkim. Ogólnie zapraszam na pielgrzymkę, świetna rzecz. Polecam. Moja rodzinna parafia Rykoszyn, po raz pierwszy tu jestem jako pielgrzym. Jak widać, jemy sobie ciasta, pijemy sobie kawki. Tutaj mamy poczęstunek w budynku biblioteki. A tutaj jakoś się obrócił, nie? Mamy i kościół, i plebanie. Mam całkiem przyjemny postój w swojej miejscowości rodowitej. Nie narzekamy, nie? Nie. Co ja powiedzieć, że nie. Które ciasto się najlepiej smakuje? Moje mamy. A które to jest? Nie mam tu ciasta. A w domu już próbowałam wczoraj. Ale umie się reklamować dziewczyna, nie? No mama jest tam. Mamo! No. A teraz drugie pytanie. A tobie które ciasto najlepiej pasuje? Mojej mamy. Kurczę, nawet mamy królową tutaj na pielgrzymce. Jak tam twój rumak? Czwarny jest? Dobra, słuchajcie, wejdziecie tak na postój. No, co trzeba zrobić? Zaizolujemy ten. Przewody? No, tylko... Baterii? Tylko nie w tej chwili, dobra? Nie no, teraz to nie da rady podczas maszerującej, wiesz. To jest stary. Dobra, tak jest. Dzień piąty, wystartowaliśmy z Zajączkowa. Jak nastroje? Bardzo dobrze, i o to chodzi. Mimo małej, słabej pogody, ruszamy sobie. Jesteśmy w Bukowie, mimo niesprzyjających warunków, jak widać, są tu bardzo dobre panie, które przyszły normalnie z poczęstunkiem dla nas, mimo takiego deszczu. Wielkie brawo dla pań. A teraz zabieramy się za ciepłą herbatkę, żeby się rozgrzać. Także słuchajcie, uważajmy pod nogi, no bo nie dość, że mokro, to jeszcze może... Klapki się przydają. Siedzimy tutaj z gospodarzem, który przygotowywał razem z rodziną posiłek dla pielgrzymów w Ostrowie. Ile tak pielgrzymów do ciebie przychodzi? Bo to jest, my możemy iść, zawsze. A mniej więcej. 50? Może teraz? 50? Co kiedy tak przyjmujecie? Ile już lat tych pielgrzymów? Trzeci rok. Trzeci rok. Po takim kurcze deszczu, zobaczcie. Wymęczeni wszyscy. Wszyscy szczęśliwi, najedzeni. Tak. Naprawdę. Polecam Ostrów. Dzięki. Od samego rana, parara, parara, śpiewam dla mojego pana, parara, parara, a ja od samego.
na pielgrzymce dobrze jest być wyposażony w suszarkę. Bo wtedy można sobie wysuszyć buty po deszczu, po całodniowym deszczu. Więc jeśli jakaś dziewczyna bierze suszarkę na pielgrzymkę, to nie śmiejcie się z niej, ona jest naprawdę potrzebna. Pielgrzymi są uzdolnieni nie tylko religijnie, ale również i muzycznie. Zobaczcie sami. Thank you.